Luz up, moi drodzy, witajcie w 6 odcinku The Forest, gdzie mamy już 20 dzień, już sporo zrobiliśmy i dzisiaj, wiadomo, kontynuujemy, ale też oczywista jest taka, że akurat będziemy też atakować naszych tubylców, znaczy w sumie naszych sąsiadów, bo oni dosyć blisko mieszkają, więc po prostu można powiedzieć tak, że po prostu koniec cackania z nimi, ostatnio co nam wyrządzili. Chociaż no dobra, powiem tak, jak przyjdzie te sumo, czy te 6-8-nożne, nie wiadomo co wypuszcza, te jakieś te małe, nie wiadomo co, to będziemy uciekać. Albo walczyć, ale jeden na jeden, a nie, że kurde ten. I oczywiście chcę się przygotować, pierwsze co, no to chcę się przygotować, mam już akurat trochę alkoholu, ale i tak chcę wziąć ze samolotu, więc gnamy do samolotu, potem weźmiemy te drzewo, dobudujemy ten dom obok tego domu. Odwiedzimy też wioskę, żeby wziąć trochę dynamitu. Oczywiście tam mam jakieś, ale to tam nieważne. Dzisiaj trochę też poeksplorujemy sobie świat, żeby nie było, że ciągle jesteśmy w jednym miejscu. Gdzieś tam trochę w dal. Ktoś mówi, że jakaś duża dziura gdzieś tu jakaś jest, coś tam podobno też jest, nie wiem. Tak, leki to się przyda. Co? No już full, kurde. To są alkoholy jeszcze. Tam jest, dobra, wiem, full leków mamy. Tutaj trochę tego alko jeszcze zostało. Przyda nam się, co już nie możemy wziąć, bo mamy ich full. No dobra. Nie mamy batonu walkisty. Czekaj, mam trochę mało patyków, a nam się może też czasami coś tam przydać. Więc okej. Pyk. Jak tu przyjdzie jakiś jeden taki cwany. W ogóle muszę te przejście naprawić, bo mi się zbugowało. No sami widzicie, nie? Jakie małe. Muszę tą rozwalić ściankę. No i te wejście, nie? Te drzwi. I od nowa. Akurat mam dynamity, ale no po co na razie, nie? Trochę roboty jest, a działa, a muszę skończyć przecież swój domek, nie? Więc w sumie okej, bo tu jeszcze mamy wózek, tam jeszcze widziałem, tam dalej jeszcze mamy inne wózki. Tylko czy to tak na pewno ma być? No, znaczy na pewno mogę koło tego sobie wybudować ten, nie? Potem... A, dobra! Tylko potem będzie trzeba to jakoś zabezpieczyć na dole. Żeby się nie spinali mi cholernicy. Ty właśnie, bo mogę sprawdzić, czy mi się znowu już to jakoś w miarę tam naprawiło ten. Dupa tam, kurde, się nic nie naprawiło, dalej zbugowane. Tutaj dwa ostatnie, potem idziemy po resztę wózków. No tu trochę to zajmie, bo to jest ponad 143. Powiem tak, trochę wykorzystamy to, co tu mamy, nie? A resztę to może poza odcinkiem zrobię, żeby już to tylko było zrobione, żebyśmy mogli zrobić już na przykład już tylko te drogi do tego, nie? Te mosty, co mnie zaś blokuje? No zaś ty pchnie. Chciałbym je usunąć, ale to mi ciągle... Nie, mój znajomy mi powiedział, że podobno na singlu przy aktualizacjach niby rosną, ale ja już przeszedłem chyba dwie albo trzy aktualizacje i do tej pory nic mi tu nie wyrosło. Albo mam coś zbugowane, albo już tego nie robią, że drzewa na nowo rosną. A szkoda, bo w sumie... Tu jest tak wykarczowane, że jakby teraz to na nowo wyrosło, to mnie by było ładnie bardzo. Bardzo ładnie. Bo wiecie, tak gęsto, nie? Nie trzeba by też daleko chodzić po drzewa, a z drugiej strony by było... Kurde, schiz miałem przed chwilą jakiś, że kurde, znowu jakiś dziwoląg tam łazi. Oj. Serio? To ledwo co zrobiło tylko jedną ścianę. W sumie za dużo też nie wykorzystaliśmy. Ty patrzcie, ptaszek. Aż dwa. Nie. Jeden z pieprzy, ale ten może zostanie. Tak, udało się. Ty, ale pióra łabnie. O. Tam jeszcze leci jakieś. Okej. Ile ich mamy? No dwa będzie, tak, dwa. A potrzebuję tak z pięć. Już kurde, ptaszek, kają zaś. Co, już gubiłem? Nie. Kurde, ciecia ze mnie zrobił. Tam jakiś kolejny leci. A, w sumie kurde, słońce się chowa. Chciałoby się schować, bo oni tak w nocy właśnie lubią, nie? Buszować. No i przy okazji to, że trochę już coś tam zmajstrowaliśmy, to sobie też zapiszemy. Weźmiemy sobie jakieś jedzenie na drogę. Wow. No i jak ten, nie? Jak będziemy robić też sobie te eksploracje tej mapy, tej wyspy raczej, to w sumie zrobimy też jakieś nowe te, nie?
lokum, gdzie będziemy mogli sobie zamieszkać. Oczywiście tutaj też będziemy dobudowywać, no ale wiadomo, jakby się wszystko tu zrobi prawie. Właśnie miałem sobie trochę jedzenia wziąć, bo nie mam nic, nie mam tu coś, ale to za mało. Dobra, powiedzmy, że 3. Powiedzmy, że 3. No tu jeszcze... A konie, tej Sanspreya to mamy, czyli trochę. Leków tej chyba też mamy full, tak. Nie mogę już więcej wziąć. W sumie mogli... O! Gdzie? Słyszałem go. Gdzie się chowasz? Gdzie jesteś? A tam chyba. A gdzie jesteś ładny inaczej? Nie, tu jest sarna. To on chyba tam gdzieś będzie, nie? Bo Nie, czekaj. Widzę go. No witaj, co? Czekaj, ja tu mam dla ciebie taką... Nie, mam dla ciebie taką inną niespodziankę. Patrzcie, matka, pyk. I pyk. I dziękuję, teraz sobie zrobimy ładną pochodnię. Mam nadzieję, że lubisz ogień. A ja widzę, że z ciebie jest taki porządny chłop, to mi się wydaje, że chyba sobie dasz radę, nie? Z takim ogniem, chodź. Przestań się drzeć, kurde, ludzi tylko straszysz. No chodź, cieplutko masz, ciepło będzie, ciepło, kurde, już zgasło. Dobijemy go. Kurde, zęby mu wyleciały. Ja cię wezmę, żeby nie było. Choć ja coś czuję, że tym twoim krzykiem chyba przywołasz tu większe grono. Wow. Coś mi tu myknęło, ale to chyba nie był jakiś kanibal, co nie? No ta, muszę cię wyrzucić. Ty, on ma latarkę. Szkoda, że jej nie mogę wziąć. A fajnie by było. Trochę dowalimy liści, żeby było jaśniej. No i chodź. Czekajcie. O, pyk. No i to tak wygląda. Szkoda, że tej latarki... Ale nie, może jak się spali? A może nie? Nie wiadomo. Ale sobie możemy usiąść w tym deszczu, popatrzeć, co nie. Poczekaj, się spali całkiem. Chociaż mógłbym go urąbać i mieć jedzenie, no ale... What? Aha, okej. Tak a propos... O, można iść spać, dobra, świetnie. To róbmy ten dzień. I przy okazji... A to jak coś zjemy? Jeszcze się pali. Wow. Poszły kości. Tu już jakieś kości są. Tutaj sobie dodamy. Pyk, okej. Dziękuję. Pyk, sobie mięsko już można zjeść, super. Niezbyt całe, ale... Jest okej. W sumie właśnie, bo ja tu ostatnio straciłem swój ten. Pyk. Swoją włócznię. Muszę trochę kości wziąć. A się nauczyłem, jak się to robi. Nie wiem, ile wziąłem, ale dobra. Patyk jest. Czekajcie i... Nie, jednak jest za dużo. Szmata. I coś jeszcze miało być. Zęby, co się kurde wciśni. Co tu jeszcze miało być? Jedna szmata. A, dwie szmaty, okej. I mamy. Przyda się. Dobra, więc co? Jako taką mamy, nie? Jeszcze musimy się napić. O, wodopoik jest. Jakby co mamy, tak, okej. No i świetnie, możemy w sumie iść taką wyprawę, nie? Letko, może coś znajdziemy znowu. Gorzej jak nas zawalą i będzie trzeba gdzieś na długą mapę gnać. Ale! Przecież wiecznie w tym miejscu nie będziemy, nie? Będzie trzeba zrobić nowe miejsce, bo przecież... 20 dzień już jest, kurde, nie? Wszystko fajnie, samolotem to złączone, więc jakby co, jesteśmy zabezpieczeni, jak się tam byśmy mieli w samolocie obudzić coś. Tu musimy tylko sobie dobudować do tego domku to i... No i będzie pięknie, nie? Ale to później. Na chwilę obecną idziemy sobie. Pierw może sobie pójdziemy tamtą stronę na prosto, bo tam jest ta łódka i sobie przynajmniej jakieś batoniki wezmę. Bo batony czy tam strikersy, czy jak to tam się zwie, przynajmniej jest tak dobrze mniej, bo wiecie, mięsko się skończy to tu chociaż na taki powerek, nie? Ciekawe, czy po drodze kogoś spotkamy. Chociaż z tego co pamiętam, to tam przy tej plaży to dużo dziwas lubi chodzić. I to dosłownie. No ale zaraz zobaczymy.
I tak jak mówiłem, miałem też pomysł, żeby sobie na tej tam wysepce, znaczy pseudo to nie jest wysepka, nie? To jest takie jakby wyciągnięcie się, nie? Takie z jedynym drzewem, no takie tam, nie? Ale tam jest o tyle zarąbiście, że przynajmniej można tylko na jednej stronie właśnie ten mur obstawić i wiecie, mieć taki duży plac, nie? I tam to by dopiero można było mieć bazę, nie? No ale to dopiero, czyli trochę roboty jest. No ale nie, może kiedyś, a może nie. A, kamień. W sumie dobra, się zmęczył, dobra, napoimy go. Mam jakieś te butle i za bardzo też nie... O, mówiłem, idzie podróżnik. Idzie. A ja sobie zrobię tak. O, trochę wydłużę, no stracimy alkoholu. Ale wiem, że tutaj możemy pozbierać. A ja nie będę cię cackać, kurde, z takim lamusem, kurde, idzie sam jeszcze. Niech wie, kto tu rządzi. Ogień jest, no to kurde, z buta na niego idziemy, siema. Jeden na jeden. Pokażemy, co potrafimy. No co tak patrzysz, głupku? Cieciu, co? O, co, sparzyłeś się, oj, sorry. No. Aha, okej. No i poległ. Wiesz co, ja się zostawię. Niech twoi cię zjedzą. Kurde, wyłącz to. To co jest? Aha, fajnie, jakieś błoto. Błotem się umarasiłem. O! Czy ja już tu byłem? Kaseta. I zdjęcie, tak. Zdjęcie akurat rozmazane. No, ale to jest tej łodzi. Z tego co się orientuję. Tu jeszcze mamy te. Ciekawe co tu będzie. Piłka i to, no. Piłka spoko. Tylko nie dla mnie. Tutaj co mamy? Batonik i materiał. Spoko. Czyli trochę więcej tych batonów może nazbieramy. No nie, zegarek to. No zegarek się może przyda, bo z niego coś tam chyba. Jakoś tak, że można bombę chyba zrobić. A nie wiem, czy to właśnie zegarek jest potrzebny, czy co. W ogóle coś te niektóre skrzynki się tak jakoś dziwnie zbugowały, że są takie, o widzicie, jakby takie pseudo otwarte. Nie wiadomo. Dobra. Bo ja miałem tam płynąć do tej łodzi, bo tam jest dużo tego. Więc sobie popłyńmy tam. Co trochę to zajmie, ale... Czego nie robi się dla jedzenia, nie? I z drugiej strony możemy też tu zapisać, skoro już tu jesteśmy. To czemu by nie? Pyk, tak, fajnie, pod wodą, tak. Ciekawe, czy coś tutaj pod wodą można takiego właśnie też znaleźć, coś. Dobra, wypływaj. Pyk, hop. Gazeta, nie, coś mi, to się chyba, nie, bo mleko to czyli... Tamtą gazetę musiałem chyba nie podnieść. No i czy batoniki są, tu jest nabój, to są kolejne butle. Alkohol, jakaś czacha. Szmata. Co tu mamy? Kolejną szmatę. Wysuszonego etka. No i tyle w sumie, nie? Dobra. Skoro coś jesteśmy, to sobie zapiszmy. Pięknie. Dziękuję. I zmierzmy się gdzieś. O, sznurki, ale ja sznurków chyba mam. Tak, sznurków to ja mam. Ho, ho, ho. Trzeba je w końcu wykorzystać. Klas do wody i idziemy. Trzeba sobie poeksplorować trochę. No i niewiele tutaj wiem. Niewiele tu chodziłem. Głównie wiecie, cel jak w Minecrafcie było, nie? Zbuduj szybko schron i przeżyj. No mi się już to nie chcą, te znudne, kurde, co? Budować w dzień, by w nocy spokojnie spać, a... Podobno najlepszą obroną jest atak, no to... Uuu, żółwiek płynie. Ty się wynurz, bo się jeszcze mi udusisz tutaj. No nie no, ja się ciekawię, czemu tak wolno płynie, a przecież mu się kondycja już padła, nie? No co poradzisz, chłop, kurde, słaby jest, dobra. No trochę, trochę już mamy tutaj tych rzeczy. Trochę mamy. To już otwarta jakaś chyba przeze mnie musiała być kiedyś. Skoro ten jeden tu był, to mam nadzieję, że tu nie spotkam jakichś nowych tutaj takich tych, o. Namiot to ja kojarzę, przynajmniej możemy garnek sobie wziąć. Garnek jest dobry.
Ale tylko jak się ma bazę przy jeziorku jakimś. Bo wtedy można mieć wodę non-stop. Jak się ją przygotuje. I... Typa, pianki są nawet. I garneczek. Ty jeszcze, to możemy spać i zapisać. Nie no, spoko, lelu, nie? Nie ma problemu, nie? Tam są jakieś wysepki. Tu nie wiadomo. Las. Las, las. Taki dosłowny las. O, ale dziwne drzewo. Ciekawe, czy takie drzewa można wysadzać, ale chyba nie. O! Goły i wesoły bieg. To ja ciebie to nie uczyli, nie? Że po dzikim lesie się nie lata nago. No, taka ciekawostka. Cały czas jakby krążę przy wyspach, nie? Kurde, chyba coś za ciemny jestem. O, teraz chyba jest dużo lepiej. Nie wiem, chyba musiałem wcześniej przycisnąć lampy. W sumie, nie wiem, nie pamiętam, ale... Dobra. Goły wesoły gdzieś się poleciał. Nie ma go. Dużo coś tu miejsca. Ale dobra. Idźmy bardziej w głąb. Dzisiaj jak mamy eksplorować, to bardziej chciałbym w głąb. Bo bardzo chciałbym zobaczyć na przykład to, co dostałem. Te małe info, że iż gdzieś tu taka jakaś dziura jest. Więc chciałbym ją chętnie zobaczyć. Tak, tak, tylko że ja cały czas nie jestem po środku w głębi. Kurde, haszcze, maszcze. Tu jest jakieś pole. A, nie, tu jest woda jakaś. A to wodę kojarzę, to nie, blisko tego miejsca mam ten przecież. Po tej stronie, przecież tutaj jest ten taki stawik i tu mam na tym multim, kurde, tego. Na multiplayerze z kumplem mamy ten chatę. Trochę coś za głośno. Typa, kaczki. Czy co tam? Woda, woda, woda. Ciuf w nią. O, kolejny tam biegnie oszołom. Oni to chyba sobie tu tak biegają, nie? Kurde, jogging! Jogging! No, dobra forma będzie. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Ale coś tak... Coś, żem tak słyszał, że to jakoś tak jest, nie? Gdzieś tak... Kurde, no nie wiem, nie? Można powiedzieć, że idę na ślepo, nie? Według tak jakby to... Moja niby intuicja mi podpowiada, nie? Ja chyba gdzieś to tutaj jest. Oczywiście patrzałem gdzieś tam na mapy jakieś. O, patrzcie, tu jest taki wodospadzik fajny. A, bo tu jest ten. Ale... Dobra, to jest już dziwne trochę. Tu niby nic. Tu nie wiadomo, kurde, się pocą kamienie. A tu nie wiadomo, skąd woda leci. I płynie się tak chętnie wzdłuż. I się tak płynie. Aha, i tu co? I kolejny bug, tak? Pocące się kamienie i dej. Aha, bo to niby tutaj spada, tak? O ja pitole, co tu? Meteor spadł czy co? O, tego nigdy w życiu, żebym na oczy nie widział. O panie. O luju. Jaki mały rówek tam jest. Ty, da się tam jakoś zejść? Czy tylko samobójstwem? Ja pitole, co to jest za dziura? Łopanie. Łopanie. Może to głupio zabrzmi, ale ja sobie tutaj koło tego wybuduję sobie... sobie dumyczyk. Wiem, że to głupio, no ale kur... Panie, panie, tylko jak jeszcze się dowiem, jak tam się dostać. Znaczy można potrolować przez kamienie, nie? Potrolować tą grawitację. Tam coś chyba jest, albo i nie. Kurde. Nie wiem, czy jestem gotów, by tam zejść. Chociaż w sumie... W sumie... Do takiego rowu? Czemu by nie? Tylko przydałaby się właśnie chatka, nie? Żeby zapisać. Więc w sumie możemy tutaj wybudować. Na hardcora. Domyczek. Łognisko. Właśnie coś czuję, że i tak... Mnie rozwalą.
Ale kij z tym. Ja chcę zapisać. Ty właśnie, bo to jest strumo, nie? To tu kurde zajebędzie, że ten. Ty, a tam jest nasz dom? Oluju. Trochę kółko chyba zrobiliśmy. Dobra, gdzie jest ta chata? Ta? Nie no dobra, zrobimy na hardcora. Te. Tylko odwrócimy ładnie. No ja wiem, tam są drzewa, to nie może. No, tylko będzie tak trochę śmiesznie. Będzie musiało być chyba bardziej gdzieś na jakiejś równi, co nie? O. Może być tu? Jasne. Tylko szkoda, że na takiej dróżce jakby, nie? No ale... Nie, tam mniejsza z tym. Wow, wow! Oż ty cholera, na spacerek się poszło? Ja muszę broń zmienić. Kurde, nie ten przycisk. Ciach, o kurde, czek na jednego, co? Czek na jednego, o. Napierdzielajcie się nawzajem, ja sobie popatrzę chętnie, śmiało. Wy się nie krępujcie. No chodź, chodź, bo jesteś kurde taka jakaś rozpalona, kurde, akurat mi musiała ta szmatka zgasnąć. Tu raz, ciach, kurde, takie combo wam zrobię. Ciach. Skąd wyście się wzięli? No, ty kurde. Ciup, kurde, kiedy wypadniecie? Ten, wow, Szybko. Co? Nie, znowu. Gdzie mnie tym razem weźmiecie? Znowu do jaskini? Znowu mnie kurde przywiążecie? Ja znowu wyjdę i się zgubię, tak? Ach, wy cholery jedne. Ja wam pokażę, kurde, jak ja was znajdę. Ja sobie to zapamiętam, ja sobie to stricte zapamiętam. No co, na ciemno, kurde, ciemno, nie, znowu. Ciekawe, czy w tym samym miejscu. No wisisz, nie, to same miejsce? Kurde, co im się, nie mają innych miejsc? Muszą do tej samej dziury nas wciskać? Dobra. Teraz już tak, O, mamy wszystko, więc dobra. Przeróbmy sobie tak. Tak. Widzę, wyposażmy się trochę większe światło. Okej. I może znajdźmy teraz wyjście, co? O. Dobra, znalazłem wyjście. Ciekawe, czy u góry będzie jakaś niespodzianka. My jesteśmy w jakimś budynku? Wow. Jakaś wioska. Ale która? Nie. Ty nie gadaj, że to jest ta nasza. Ty chyba tak. Serio? To jak ja tu ostatnio eksplorowałem, że kurde ten? No to ja zapomniałem, że mam full sznurków. To jak ja tu ostatnio kurde patrzałem, że ten? Ślepy kurde jak kret. Dobra, czyli tutaj będą jeszcze te dynamity, nie? Będą tu. Jeśli to jest to miejsce. Musi być to miejsce. Bo według tego, że tam widzę swój domek. To jest nasze. Już za dużo dynamitu? Czemu mi aż? O, 3 za dużo. Ile ich mamy? 5? Tylko 5 dynamitu możemy mieć. To już jest przesada. Czyli mam rozumieć, że tutaj jest nasze zejście na dół, tak? Ciekawe, jak oni mnie tam dali. Co nie czekajcie, coś tu było takiego. Coś tu takiego py było, że można było zostawić oznaczone. Czy to było to? Stix marker. Chyba tak. Sobie tu tak pyknę. Tak, to było to. Sobie tylko musimy zmienić kolor. Jacy kolor zmienić? R. Taki sraczkowaty? Nie. No już trochę lepszy. No ale to nie zmienia faktu, że kurde mnie przez pół lasu wyciągli i kurde co? Moja dupa. Chociaż nie, może się okazać, że to jest nawet blisko. No jak tak pójdę pod skosem. Jak tak pod skosem pójdę, to może się okaże, że to nie było tak daleko. Nie wiem, że tu jest ta dziura. Nie mów mi, że tu były. Nie. To nie jest tutaj. Fajne pole, nie?
Echu, echu, kurde, i duża ta mapa. Duża ta wyspa jak nic. Widzę, i oni sobie tu tak hasają, nie? Po takim... Dla nich to raj, ale nie dla mnie. Nie, może kiedyś się tam jeszcze przejdziemy. Uff! Ty, ja go kojarzę! To on mnie zaciągnął tam. Oż ty, kolonusia, ja ci pokażę. Nie wiem, czy się opłaca teraz to zapalać. Ale to jest znak, że wojna. I co? Idzie sprawdzić, czy tam dalej siedzę? Kurde, taki z ciebie kanibalik. Tak, to jest spokojne, ale jak widzi innego, to wielce... Kurde... Musi atakować, musi! No to kurde, też atakuje. No, zobaczysz, jak to jest fajnie. Kurde, ale gacie mógłbyś ubrać, nie? Dobra. Teraz szybko to jakoś schowajmy, żeby... Łuk? Po co ci łuk? Dobra. Łuku nie potrzebujemy, bo nie mamy i tak szczoł. Czy ja w ogóle dobrą stronę idę? Czy znowu błąkam się? W sumie mogę też takim patykiem zaznaczyć, nie? No właśnie, pod co domek? Ty. Ścieżka. Ścieżka. No kurde, się zmęczyłeś znowu. No to dlatego mi tak zdychasz. Powiedz, że to jest gdzieś tu. Ty trafiłem? Da. Na pole. Wybijało mnie na pole po prostu. Tak po prostu. Kurde, pełne tych ich jakichś tych dziwactw. Nie, oni chyba sobie tak drogo znaczą, żeby się nie stracić, nie? Czy coś. Jaskinia! Do eksploracji. Ja żebym chyba kogoś słyszał. Wow. Dobra, jaszczurka dostała trochę takiego crazy. Skarbi na kamień, kurde, byłeś Spider-Manem kiedyś przecież. Nie bądź taki. Ja tu muszę znaleźć. Gdzie była ta dziura? Nie ma bata. Jak ją teraz znajdę, ja tam muszę skoczyć. Ja tam muszę skoczyć, bo to normalnie. No chociaż nie, tak totalnie to ja nie skoczę, nie? Bo przecież. Zaraz. Zajebym. Chociaż, no. Czekaj, ja tam kątem oka widziałem, czy co, ta dziura gdzieś tam będzie, tak? Znaczy, no gdzieś tam, no bo skoro tu jest ta wioska. Ty ja, będzie tu jakiś zaś przygub jakiś tu będzie spać? Puk, pobudka. Nie ma nikogo. A, usłyszawszy się kogoś tu? Albo to ci... A nie, jest! To twój dom! Ty! Nie. Ta, to był jeden z tych, co im pomagał, ta? Pa, idzie się jakby nigdy nie zobaczył. A, skoczył ich w górę. A, dobra. Ja cię nie widzę. O, zeszłeś. O, teraz cię widzę. No. No. Kurde, co ty, Sidumenem jesteś, czy co? Kurde, po co ci te płyty? Myślisz, że co, przez to jesteś silniejszy? No, pokaż, jak tańczysz. O kurde. Gulgni i na niego. Ciak. Trzeba cię, kurde, no. Zostawię twoje ciało. Niech twoi ludzie wiedzą, że nie da się ze mną tak bawić. Dobra, teraz gdzie to jest? Gdzieś tu, gdzieś tam. No ja żebym się chyba stracił. Jest to możliwe. Tu jest jakaś woda. Nie no, ja aż tak daleko to chyba nie szedłem, nie? Czy ja dalej idę dobrą drogą? O, tak, ale... Tak, chyba widzę nadrysy tej pseudo chaty, co jeszcze nie zdążyłem zbudować, ponieważ nie powiem kto, ale... Ktoś mnie zaatakował. Niemili byli, po prostu. Pyk.
Dobra, powiem tak, że z tym domem chyba przesadziłem. Ty, gdzie ja ten dom zbudowałem? Ty nie, Piebrzełku, nie, ty nie, Piebrze, gdzieś tam po drugiej stronie to zrobiłem. No bo nie, takich góreczek to ja nie pamiętam, żebym robił. A tu co jest? Kamień. Okej. Ty mi to ja powiedziała, to budowałem. Wow. Ty, lewitująca roślinka mi się pojawi, a to chyba zły znak. Ale, ja muszę znaleźć ten domek i zapisać. Nie ma bota. Albo wiecie co? Wiecie co? Ty, kolejna lewitująca roślinka, co jest grane, kurde? Nie to, żebym się bał takich roślinek, nic z tych rzeczy, nie, ale no wiecie. Gdzie ja, żebym to... Czekaj, skoro to jest tu, to ja muszę gdzieś tam budować. Nie wiem, to czy co, mam rozumieć, że muszę iść naokoło. Ani, ty, czekaj, moje belki są. Czyli chata gdzieś u góry jest. Ty, kłoda mi została, dzięki, kłodo. Czyli domek jest tu. O, okej, się położyły, ja już się bałem, że będę mieć tak jak kiedyś tych swoich takich pseudo save'ach, gdzie kurde się taki zbudował, potem się okazało, że mi pierw budowało to ileś tam pod ziemią, nie? Ładnie, ładnie. Tam są jeszcze te dwa nieszczęsne, co mi kurde padły, się zatrzymały, potem je musieli dobić. Znaczy ja wiem, czy taki dom jest sens to budować? No, jest, okej. Ile tu poszło? 89 tylko. Ej, nie jest źle. Tylko trzeba lepszą siekierę wziąć. I trzeba się zabawić. Dosłownie, trzeba się zabawić. Ale to w następnym odcinku, moi drodzy. Jeśli przygoda wam się podobała, dajcie lajka. Jeśli jesteś nowy na kanale, to daj suba, by być na bieżąco z filmami oraz byś mógł mnie lepiej poznać. I jak chcesz mi coś doradzić, czy ogólnie coś do tej serii pomóc mi działać, to może śmiało napisać komentarz. No niestety jestem trochę cienki w tej grze, ale widać, że sobie jakoś radzę. I oj, na zakończenie akurat jeszcze ptulaszek zamazany mu na rękę stanął. Dobra, kochani, ja już się z wami żegnam. Cześć, do następnego odcinka. Hej!